Witam wszystkich, z tej strony Głodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy Władca Pierścieni – Bitwa o Śródziemie. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało mi się ponownie ogarnąć dwie mapki, z czego się cieszę. Jedna z nich to była Amonhen. Tam mieliśmy troszeczkę takie różnice fabularne między filmem a grą, ale oczywiście to już omówiłem w poprzednim odcinku. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku miałem w planach uderzyć na wschodni Emnet. Jednak, moi drodzy, chcę tutaj ogarnąć ten obszar, że tak powiem, zachodni Rohanu, oczyścić go z wojsk Isengardu, z wpływów Sarumana, a dopiero potem na Emnet uderzyć w stosownej chwili. Tak więc, moi drodzy, zachodnia bruzda i lecimy z tematem. Be prepared for war. Everyone able should stand ready to defend Rohan. Dobrze, moi drodzy, standardowo kliknijmy sobie w cele, zniszcz wszystkie obozy sił zła, premia zbuduj sześć gospodarstw i premia awansuj Eomera o jeden poziom. Dobrze, moi drodzy. Czy tutaj z punktu mocy mam coś do zrobienia? Na razie nic. Czyli tak, no z tej strony zbudujmy sobie oczywiście gospodarstwa. Czy mamy jakiś nowy budynek? Nie. I moi drodzy, wydaje mi się, że w tym odcinku, nie wiem, czy tego całego odcinka nie poświęcę właśnie na tą jedną mapę, ponieważ chciałbym sobie już zwerbować takie, jakby to powiedzieć, doborowe jednostki. Już mnie Urukhai atakują, aha. Tak, no to świetnie, 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 świetnie. Czy ja dobrze słyszę róg Isengardu? Czy... Co to za jakiś taki frontalny atak? Co oni mnie tak atakują? O matko, tego to się nie spodziewałem. A wy na co czekacie? Na oklaski? Ale ich jest, o ludzie. Takiego ataku to ja się na początku nie spodziewałem. Ale przynajmniej dostanę od groma zasobów za to. Więc spoko, tu wleciał w ogóle jeden berserker. Tu jest więcej berserkerów, ale oni mi tu przetrzebili moje oddziały. Masakra, taki atak na samym początku. No ale jak mówi klasyk, będę to powtarzał jak mantrę, to nie bezrozumni orkowie. To Urukhai, gruby zbrojek w szerokich tarczach. Dobra, nie ma co się rozgadywać. Las elfów tworzy obszar porośnięty roślinnością. Wszystkie sojusznicze jednostki otrzymują plus 40 do pancerza. Wszystkie wrogie jednostki tracą premię do morale, nie wpływa na bohaterów. Oczywiście bierzemy, bo to jest jedyna opcja. Ale tu grubo pojechał Isengard. O ludzie, to ja zamiast tutaj na początku atakować, patrolować, to ja tu muszę się brać po prostu za nich. Przede wszystkim, moi drodzy, zróbmy jak zwykle zwiad Eomerem, gdzie jest ich obóz. To będzie rozsądne tutaj, według mnie. Czekajcie, postawię sobie jeszcze jedno gospodarstwo, postawię sobie tutaj jeszcze dwie wartownie. I moi drodzy, wiecie co, poświęcę tutaj tych... Co? O matko pikinierzy! Eomer, wiej stamtąd, chłopie, wiej! Wiej, nie czekaj. Moi drodzy, weźmiemy sobie tych chłopów tutaj. Wystawimy ich, że tak powiem, na pierwszy ogień. Bo tu zbyt wielu moich jednostek nie zostało. O matko. Wycofajmy naszych tutaj szybko jeźdźców wraz z Eomerem. Czekajcie, Eomera szybko zaznaczmy. Ctrl 1. I ich wycofajmy. Dobra. Chłopki, roztropki, niech walczą. Niech chłopstwo walczy. Może nic nie pomogą, ale też nie zaszkodzą. O matko, ale przeciwko takim siłom. No dobra, zobaczymy jak się tutaj nie. Pikinierzy, widzę, słabo znoszą ostrzał wartowni. Kilku się przedarło, ale to nic. Oni chyba wszyscy zginą. Tak. Dobrze, przeciwko zwykłym tutaj urukom damy sobie radę. O ludzie, ja też czuję, że ten cały jeden odcinek pewnie poświęca tą jedną mapkę. O matko, pikinierzy z hartowanymi ostrzami, to jest koszmar. To jest koszmar, istny koszmar. Dobra, niech chłopi troszkę tutaj zajmą naszych uruków. Pikinierów, ale masakra jakaś. Isengard tutaj na początku ciśnie. Jedzie grubo, dobra, wszystkie na początek postawmy wartownie. I co mogę sobie postawić? No nie stańmy na razie na zbrojownię, a tutaj będzie mój... Pokonali tych uruków? Nieźle. A wy skąd tutaj?
te Urukai, skąd wyście się tu wzięli, chłopaki? Z tej strony też atakują. O matko. Dobra. Lecimy z tej strony. Przynajmniej dzięki temu, że Eomer ma taką fajną zbierność, że za zabijanie wrogów ma sianko, zasoby, to troszkę szybciej sobie uzbieram na tą całą tutaj moją zbrojownię. Ale masakra, co oni na początku cisną. Czyli, że tak powiem, skończyła się sielanka. Uzdrówmy nasze wojsko, świetnie. Stawiajmy jak najszybciej zbrojownię. Znowu Uruk-hai, czyli ten róg Isengardu nie był tam na pokaz, tylko po prostu oni pewnie wezwali jakieś wojska skądś tam. Dobra, na szczęście tyle wartowni powinno to dziadostwo wystrzelać. Tak, poradzą sobie. Dobra. A ja znowu lecę na zwiad, czyli tutaj mamy główny obóz. Ale oni jeszcze skądś przyłażą. Skądś przyłażą i nawet nie wiem skąd. Dobra, poradzili sobie nasi bez Eomera. I jakie mam cele poboczne jeszcze? Te premie? 6 gospodarstw muszę postawić. No ale żeby zbudować 6 gospodarstw, to ja muszę mieć... gdzie je postawić? Tu znowu gdzieś Uruk-hai. No ale mniejsza z nimi. Postawię sobie zaraz stajnie. Chciałbym gdzieś tutaj... Aha, tu jest posterunek, tak? To z tym może później. Moi drodzy, nie wiem, czy wam mówiłem też, że Eomer może zsiąść z konia, no ale generalnie no tutaj z tych statystyk wynika, że no ma plus 25 do pancerza przeciwko piechocie oraz kawalerii, minus 50 do pancerza przeciwko łucznikom i pikierom i 100% więcej obrażeń od łuczników i włóczników, więc raczej z konia się nie opłaca po prostu wstawać. Zsiadać, przepraszam. A ja tu sobie może pyknę właśnie tą ułemkę, co mi da 40% do pancerza. Zawsze jakiś boost. Dobra, tutaj pozabijał, więc ja tu sobie pozwolę zniszczyć ten tartak. Bo wiadomo, moi drodzy, że jak się odetnie wrogowi możliwość zbierania zasobu, no to też go osłabimy. Moi drodzy, teraz pokrótce, co mamy tutaj w naszej rohańskiej zbrojowni. Ulepszenie sztandaru. Awansuje nową jednostkę na drugi poziom doświadczenia. Można użyć jedynie na pierwszym poziomie, wiadomo. Ulepszenie hartowanych ostrzy. Maksymalnie plus 50 do zadanych obrażeń, też fajnie. I ciężka zbroja, plus 60 do pancerza. Tak więc te trzy upgrade'y chciałbym tutaj pikinierzy, dobrze, że zdążyłem przeczytać, zanim tutaj pikinierzy zajęli się moim tutaj Eomerem. I moi drodzy, te wszystkie ulepki po prostu wymagają horrendalnej wręcz ilości zasobów. Tak więc no tutaj musimy się mieć na baczności. Dobra, niech chłopi atakują tutaj Uruków. A ja sobie spokojnie poszukam jeszcze jakiegoś posterunku, bo chciałbym mieć ten bonus z tych 6 gospodarstw, nie? Aha, tutaj oni sobie... Oni pod moim nosem bezczelnie sobie postawili tartak. Ja skisnę. Dawajcie ich, nie odpuszczajcie, dawajcie ich. Bo oni później przyjdą i zrobią mi kuku. Dobra, Eomer sobie zaraz poradzi. Tutaj chłopaki jako tako się trzymają, jako tako po japońsku. Nie wiem, skąd przychodzą ci Urukowie. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd się biorą, nie? Dobra, dawajcie ich. Może się uda. Tylko, że widzę, nie, chłopi bez wsparcia tutaj wartowni raczej średnio. A może podpuścimy jazdą tutaj, co? O, właśnie. Chodźcie na jazdę, tak, zniszczy mi jazdę, no próbujcie, no. A ja sobie wygłupki wjadę do obozu i zginiecie od wartowni. No i zaraz zostaną rozstrzelani i to wszystko przez wartownię, więc pasuje. Eomer sobie radzi. Nie, to są świeżaki, zostawcie ich w spokoju. Jeden już zginął, no niepotrzebnie. Muszę dać punkt zborny tu. Dobra, Urukowie zginęli. Ile mam gospodarstw? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli oprócz tego, co tutaj postawię... muszę postawić jeszcze jedno. Czekajcie, ja moich jeźdźców, wiecie co? Dam tutaj do Eomera. Tych świeżaków dam osobno. Dobra, stańcie tu. Ja chcę sobie spokojnie postawić tutaj gospodarstwo. Dobra. No gdzie ty, Eomer, łazisz, chłopie? No zostaw tych drwali
Urukhai. Oni zbierają chrust, zanim to było modne, rozumiesz? Dobra, ilu tu mogę jeszcze zwerbować? Tyle, ile pozwolą mi te, tyle, ile pozwolą mi zwyczajnie moje ograniczenie tutaj jednostek. Tyle sobie postawię, po prostu tyle sobie zwerbuję. Ulalala. Skąd oni przyłażą ci, Urukhai? Tu gdzieś w ogóle... Czekajcie. Przejadę się jeszcze w tą stronę, bo tutaj silny atak jest. Nie wiem, czy ja go w ogóle przetrwam. Mam nadzieję, że mi się uda. Na szczęście moja jazda jest bardzo szybka, bardzo mobilna. I na szczęście tutaj się chyba widzę obyło bez... bez pikierów. Urukhai, więc spoko. Dawajcie. Ja tu będę bez przerwy werbował nowe jednostki. I muszę, moi drodzy, pilnować, żeby się za bardzo Urukowie tu nie rozpanoszyli na mapie, bo będzie ciężko. Skąd oni przyłażą bez przerwy? Albo zróbmy tak, przejmijmy ten posterunek i go zwyczajnie pilnujmy. I tyle. Tu ten posterunek się obroni sam, tu mamy nowe jednostki, świeże. Mogę ich dowerbować jeszcze? Oni się werbują, dobrze. Dobra, wy go tu pilnujcie, ja sobie postawię ze dwa gospodarstwa. Eomer, niech wbija tutaj. Jeden oddział, moi drodzy, podeślę jako zwiat. Czy oni gdzieś tu się na przykład tu nie rozbudowali? A, pikinierzy. Nie mam przeciwko nim za bardzo obrony. No trudno. Trudno, najwyżej ich poświęcę. No życie. Dawajcie ich. To jest znowu jakaś armia zaś. Matko jedyna. Dobra, dawajcie ich. Tu znowu gdzieś, tak? Urukhai atakują. No dobra, ale czy oni tutaj nie mają nigdzie tego? Nie. Zniszczcie tych, jeżeli dacie radę. I tu, moi drodzy, właśnie tak jak mówiłem, tutaj kluczem jest przejmowanie i utrzymywanie posterunków. To jest klucz. Jak będziemy mieli tak dużo gospodarstw, to wiadomo, że będziemy mieli mnóstwo zasobów i dzięki temu będziemy mogli naszą armię po prostu odbudowywać, upgrade'ować i dzięki temu zdobędziemy przewagę. No i, moi drodzy, mamy tutaj czwarty upgrade do naszej kawalerii. Wymaga nastania drugiego poziomu. Plus 75 do przebicia pancerza. Biorę. Dobra. Nie chcę też za mocno rozpraszać moich jednostek. Dajmy tu gdzieś Eomera. A widzicie, co oni tu mają? Czy mają tu posterunek? No oczywiście. Pod moim nosem, więc zniszczmy to dziadostwo czym prędzej. Tu może sobie na przedpolu zróbmy busta gdzieś, tu może. Znowu potężna... O Jezu, ilu ich tu jest? Mam nadzieję, żeby tylko któryś tutaj przeżył. Przeżyj, chłopie. I zwab ich tutaj do obozu. Szybko ich zwab tutaj. To tutaj te świeżaki powinni sobie z nimi poradzić. Zwłaszcza, że będziemy wspierani przez wartownię. Matko... uwaga, rozproszona na wszystkie strony zwyczajnie. Dobra, rozwalajmy to czym prędzej. Dobra, tu się zrobił kolejny Meksyk. Meksyk niesamowity. Na szczęście widzę, że tutaj wartownie robią robotę. Wargowie giną. Tak, tu kolejny posterunek będziemy mieli z głowy, przejęty. Tak więc, moi drodzy, tak jak mówiłem, no tutaj trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy. Upgrade wykupiony. Dobra, czyli tutaj do tych moich jednostek, tutaj, które tak dzielnie walczą, pasowałoby powykupywać parę rzeczy. No dawajcie, na co wy czekacie? Dawajcie ich tu. Dobra, tu mamy spokój. Weźmy jeden oddział dodatkowo, żeby tu naszych wesprzeć. Zwłaszcza, że idą pikinierzy. Świetnie. Dawajcie, no trudno, najwyżej zginą troszkę. Życie. Dobra. Dobra, zniszczmy ten w końcu ten post... No, nie no, ja tu muszę moje wszystkie oddziały wysłać tam, bo nie dam sobie rady. Zwyczajnie sobie nie poradzę. Masakra jakaś. Dawajcie. Dobra, tutaj muszę przede wszystkim postawić sobie kolejną bazę. Tutaj moja baza powinna się sama wybronić. Dobra, jazdy coraz więcej, czas na upgrade jakiś. Tylko czemu nie mogę tego... Aha, bo jeszcze nie mam wykupionych. Hartowanych i tak dalej, nie? Nie wiem, na co ja czekam. Tyle czasu. Dobra, i tu się będziemy, moi drodzy, na razie bronić.
Postawmy sobie od razu gospodarstwa, postawmy sobie może tutaj studnie i postawmy sobie może posąg, żeby się lepiej bronić. Co tak się biało na tej mapie zrobiło? Serio? I mam jeden oddział, tak? Co ja tym jednym oddziałem zrobię? W gacie. I zniszczą mi tą zbrojownię. Nie, tylko nie to. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że jej nie zniszczą. Wróćmy się, chłopaki. Wróćmy się, wróćmy. Na szczęście mi nie zniszczyli tutaj nic. Szybko się wróćmy. Oni skądś tutaj atakują. Nie wiem, czy nie stąd czasami. Zaraz będę musiał to ogarnąć. Tutaj na razie mamy to wszystko z głowy. Dobra. Dobra, tu na nich ładnie uderzyliśmy z boku. Tu mamy jednostki uleczone. Omer sobie na pewno poradzi. Tu upgrade'y już się tutaj dzieją. Tak, tam znowu chmara uruków. A wy stoicie, no wycofajcie się trochę, no. Tu mamy fajnego boosta, więc teraz będziemy mogli spokojnie atakować. Dobra. Szybciutko, czy oni tutaj nie postawili posterunku? No wiedziałem, no wiedziałem, no. Dobra, zniszczmy to dziadostwo jak najszybciej. Matko, uwaga rozciągnięta na wszystkie strony. Uwaga rozciągnięta na 100 stron normalnie, nie? Ale dam sobie radę. Dam sobie radę ze spokojem. Byleby teraz poulepszać moje jednostki. Czy ja mogę sobie zrobić jakieś ostrza albo coś? Dobra, dawajcie ich. Tu moje jednostki na szczęście mają fajnego boosta, bo mają tutaj co? Co daje posąg? Nawet nie wiem, tak? Jakiegoś tam boosta daje. Czekajcie. Dodaje premię do morale w pobliskim jednostkom, czyli mamy tutaj... I zmniejsza koszt bohaterów, w porządku. Tu sobie poradzimy. Tutaj zniszczmy to dziadostwo. Zwerbujmy nowe jednostki. W ten sposób. I zupgrade'ujmy tutaj tych na przykład. W zbroję na przykład, dobra. To zniszczyliśmy. Stawiamy tu zaraz posterunek. Ile to kosztuje? 6 stówek, najgorzej. Dobra, tak więc moi drodzy, jak widzicie, no nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ale gdybyśmy pozwolili Isengardowi tak się rozpanoszyć, no to nie dałoby rady. Tu nasze jednostki są już, widzę, wzmocnione. Jakąś premkę już zdobyłem? Ja zdobyłem wszystkie premki. Czyli suma summarum niedługo będę mógł przejść do kontrataku. Tylko zniszczmy tamten tartak, żeby ich odciąć od zasobów. Tu postawmy gospodarstwa. Tam znowu widzę chmara u... Cała armia, matko bosko, wycofać się, wycofać się. Na śnieg tam lecą. Szybciutko w tył uruchaj, w tył armii uruchaj, po prostu uderzymy, będzie ok. Cała chmara, no. Zróbmy jeszcze hartowane ostrza, wycofajmy się jeszcze tak jak możemy. I zaatakujmy teraz. Ilu ich się tutaj mnoży, ja nie mam słów. I widzicie, no jak w jedno miejsce się udam, to w drugim miejscu zostaje luka, nie? Makabra. Zbierzmy w ogóle całe to wojsko do kupy. Kliknijmy Ctrl 1. Wykupię jeszcze hartowane ostrza, zbroje, co tylko się da. Tak, ostrza, wszystkie wiksy. Bo już naprawdę ci Uruk-hai zaczynają mi grać na nerwach. Co oni tu kliknęli? Co oni kliknęli ze pieśń bojową? Nie mam w ogóle pojęcia. Tu w ogóle jeźdźcy wargów następni, nie wiem skąd. Dobrze, moi drodzy, chyba nie będę czekał. Tylko podleczę sobie jednostki. Tutaj mam jeszcze... Przecież ja tu mam oddziały świeże. Na co ja czekam? Na co ja czekam? Dobra, tu jest spokój. Tutaj nie wiem, czy gdzieś jeszcze jakiegoś urukowie czasami posterunku nie przejęli. Też bym się nie zdziwił. Dobra, wykupmy im to, to. Tak samo tutaj. Ile siana jest, tyle wykupię. Zbierzmy całą po prostu armię do jednej sensownej po prostu wielkości. Zbierzmy ich wszystkich do kupy. I zaraz tutaj zrobimy porządek z Uruk-hai, bo naprawdę, no gdy oni... tutaj jeszcze może zniszczymy im tartak. Bo w sumie dlaczego nie? No, wydaje mi się, że teraz już zdobyłem taką przewagę strategiczną, więc ze spokojem. Tutaj ten tartak jeszcze jeden zniszczył, tylko gdybym miał kim i czym. Dobra, weźmy jeszcze te jednostki.
Przy okazji wykupię im to, co trzeba. Zniszczmy ten tartak, bo mnie denerwuje taki tartak w pobliżu tutaj moich jednostek. Dobra. Zbierzmy się tutaj znowu. Postawmy gospodarstwo. Tak. Tutaj w ogóle skąd jeść cywargów, nie wiem. Ale nasi chyba sobie poradzą, mają wszystkie upgrade'y. A ja w międzyczasie zaznaczam sobie tutaj wszystkich. I lecimy, moi drodzy, na główny obóz Isengardu. Nie wiem, czy oni gdzieś indziej się jeszcze nie rozbudowali. Zaraz będziemy to weryfikować. O matko. A zróbmy sobie boosta tutaj jakby co. Dobra, tu sobie poradzą nasi. Okej, tutaj chyba też. Jeszcze jak coś mogę wykupić, to wykupmy to. Wy tutaj, ale tu jest za dużo tego wszystkiego. I moi drodzy, zobaczcie. Wszystko generowane, normalnie generowana grafika 3D, wszystko tam, wszystkie te jednostki naraz. To jest co najmniej setka jednostek. I to wszystko śmigało, moi drodzy, tak więc twórcy gier o stronie technicznej po prostu zrobili kawał dobrej roboty. Ale skądś ci Urukowie jeszcze przyłażą? No gdzieś oni tu mają jeszcze obóz. Któryś łobuz ma tu obóz, ale gdzie to jeszcze dokładnie nie wiem, muszę to namierzyć. To dziadostwo. Ale zobaczcie, ze wszystkimi upgrade'ami to zobaczcie, jak łatwo poszło, nie? Tu jeszcze uderzcie w tych jeźdźców wargów. Dobra. I czy ja mam sianko na założenie tutaj obozu? Dobra, zobaczymy. Mam tutaj sianko? Mam! Dobra. A wy stoicie tutaj, wycofajcie się może tutaj, moi drodzy, do naszego obozu, a wargowie zginą przez zniszczenie przez wartownię. Moi drodzy, warto tutaj przejmować obozy i widzicie, zniszczyłem niby główny obóz, a gdzieś te mendy jeszcze siedzą. Ale ja tutaj się wolę zabunkrować, bo gdy, moi drodzy, czasami zniszczymy obóz Uruk-hai, to dzieje się zwyczajnie tak, że my tam się odsuniemy gdzieś na chwilę, przejmujemy inne obozowiska, a oni tu się zwyczajnie po prostu odbudują. Zniszczmy jeszcze ten tartak jakby co. Może znajdziemy przy okazji obozowisko. Dobra, tutaj sobie nasi poradzili. Tak, zniszczmy ten tartak. Ale tutaj gdzie te mendy się... No, tu mamy wszystko przejęte. To dlaczego nie mam gospodarstw, też nie wiem. No i spójrzcie, gdy mamy naprawdę, gdy już osiągniemy taką przewagę względem gospodarstw, przejętych punktów, no to wiadomo, że dużo łatwiej odbudowuje się jednostki stracone w bitwach, mamy dużo więcej pieniędzy na upgrade i tego typu rzeczy. Gdzie ci Urukowie są? Czy gdzieś nie siedzą tutaj gdzieś w kąciku? No bo oni mi tu, widzę, atakują, tak? Czyli oni gdzieś ewidentnie muszą siedzieć. No tutaj nie siedzą. Może tu gdzieś w tym kącie. Ale piękna armia. Piękna armia Rohanu, nie powiem, że nie. Podoba mi się to mocno. Tutaj też będę stawiał gospodarstwa, tak o po prostu. Gdzie te mendy siedzą? Bo ja tutaj nic nie widzę, a mapy nie mogę wygrać. Skąd tyle tych jeźdźców wargów? Oni gdzieś tu skądś wyłażą. Tu jest obóz. Dobra, najpierw się weźmy na tych jeźdźców. Podleczmy nasze jednostki. Dobra, ze spokojem. Bo tu, moi drodzy, nie musimy niszczyć wszystkie jednostki, żeby wygrać mapę, po prostu musimy zniszczyć wszystkie budynki Isengardu. Ale czy to będzie ostatni posterunek? To ja tego też nie wiem. Ale teraz już jestem spokojniejszy. Już naprawdę mamy taką przewagę, jeśli chodzi o wojsko, że koniec świata. Eomer niech w ogóle idzie zniszczy tutaj to, co trzeba. Dobra, zniszczmy najpierw cytadelę. A tu już te mendy przyszły i mi zniszczyły wszystko. Co to są za mendy? Szkoda, że nie mamy takich mobilnych wieżyczek do stawiania w tych dużych miejscach, w tych dużych kołach. Tylko niestety wartownie możemy stawiać na małych kółeczkach. Dobra, najpierw cytadela. Ale Eomer obrywa, bo tutaj już widzę ten tartak na trzecim poziomie. O tym też nie wspomniałem. Tartaki i rzeźnie na trzecim poziomie w siłach zła mają to do siebie, że już mają zbudowane takie wieżyczki, z których prowadzą ostrzał. I to będzie wszystko. O matko, wreszcie, co ta mapa była trudna, masakra. Masakra, moi drodzy, masakra, co ta mapa była trudna, zwycięstwo, ale
nie było łatwo. Dobra, moi drodzy, na początku sobie teraz obczajmy jeszcze statystyki bitwy. Mam nadzieję, że mi pykło całkowite zwycięstwo. Proszę bardzo, 15 awansujących jednostek, sporo. Tak, całkowite zwycięstwo i za zachodnią bruzdę, moi drodzy, otrzymaliśmy plus 10 do zasobów, więc spoko, kontynuujmy. I tak, wrogowie pokonani w tej misji 72, w kampanii ogólnie Eomer zabił 134, a tu widzicie, batalion Rohirrimów ma już trzeci poziom i zabił 157 wrogów, a ten batalion też również z trzecim poziomem, 152, tak więc Eomer przy swoich ziomkach Rohirrimach wypada zwyczajnie słabo, albo powiedzieć by można średnio. Tym niemniej fajnie, że się udało. Klikamy kontynuuj. Tak, obroniono zachodnią bruzdę plus 10% zasobów. Spoko. The power of Isengard has not waned. Its armies still swarm across Rohan. Dobrze, moi drodzy, i teraz nie wiem, czy zaczynać kolejną mapę, czy nie. Co my tu mamy? Coś się odblokowało. No mamy tutaj zachodni Emnet i wschodni Enmet. No mamy 20... Wiecie co? Zacznę sobie następną mapę. Tylko nie wiem, którą. I najwyżej sobie zapiszę po prostu podczas trwania tej mapy i skończę ją w następnym odcinku, bo nie chcę zrobić tutaj jakiejś za dużej luki. Więc, moi drodzy, weźmy zachodni Enmet z tego tytułu, że po prostu mamy plus 20 do dowodzenia i plus 10 do zasobów. I moi drodzy, ma taki chytry plan, żeby nawet się udało skończyć tą mapę w tej misji, w tym odcinku, ale o tym za chwilę. Dobrze, moi drodzy, na początek standardowo jakie mamy cele? Awansuj Eomera o jeden poziom, zniszcz wszystkie obozy sił zła i tu mamy już jedną premkę wykupioną. Kup ciężkie zbroje dla trzech batalionów. Moi drodzy, ja mam tak wyszkolone i zupgrade'owane wojsko pod jedneczką, więc moi drodzy, zaryzykuję po prostu taką szarżę już na pełnej bombie. Tu zamknijmy bramę. Tu mamy kolejną nowość, moi drodzy. Mamy wielki... Czemu ja mogę bramę zamknąć? Co jest grane? Teraz mogę. Moi drodzy, mamy wielką tutaj już, że tak powiem, wielki obóz otoczony murami i chwileczkę. Tak, ja się nie bawię. Mamy tutaj Eomera, wycofajmy, bo Eomer może zginąć. A resztę jednostek, dobra, wdajmy się w bitwę, aż mi grę przycięło. Nie wiem, czy Eomer nie zginął. Nie, no przeżył. Przeżył dziwnym trafem. I ja, moi drodzy, chcę uderzyć właśnie tutaj na główny obóz. Czy to mi się uda? Jeżeli mi się to uda, to będzie mistrzostwo świata. Bo oni tu w ogóle zbudowani nie są. Nic. Najwyżej nie będę miał całkowitego zwycięstwa. Trudno. Eomer chyba tego levela nie wbije. Czy mi się to uda, moi drodzy? Tutaj jeszcze cofnijmy nasze wojsko. No trudno, dużo wojska też stracę. Ale czy to jest możliwe? Żebym ja sobie to ogarnął w jeden, jedyny odcinek. I właściwie w jeden odcinek, jedną mapę w 5 minut, może w ten sposób. No, no, nie, chyba się nie uda. Chyba się jednak nie uda. Tak, tak. Chyba, że ich bym właśnie zwabił. Chyba, żebym zaczął mapkę od nowa. Bo oni tu w ogóle jeszcze nie są rozbudowani na początku. Nie wiem, dlaczego oni tutaj stoją. Ale jeżeli będą nadal stali jak głupki, Eomer chyba zginie zaraz. Przez swoją głupotę, oczywiście, że zginął. Jeżeli oni tak stoją, niech sobie stoją. Jeżeli się zbagowali, to spoko. Bo my im zniszczymy cytadelę. Tak, pikinierowie stoją, nie wiem dlaczego. Moi drodzy, jeżeli to mi się uda, to będzie mistrzostwo świata. Szybciutko uderzmy tu w to miejsce. To będzie po prostu mistrzostwo świata. Bo oni na pewno nie zdążyli zbudować żadnego posterunku. Tutaj Uruk-hai nie mogą kontynuować oblężenia bez machin oblężniczych. Tak więc wiecie jak jest. I moi drodzy, to się chyba udało. Nie wiem dlaczego ci te głupki w ogóle stoją, czekają nie wiem na co. Udało się? To było mistrzostwo świata. Eomer zginął, trudno, ale udało się. No i moi drodzy, kto ma renomę?
Udało się, co prawda straciłem całą armię, mniejsza z tym, odbuduję sobie ją później. Dwie mapki na odcinek? Dwie mapki na odcinek. Oczywiście nie będę miał absolutnie całkowitego zwycięstwa, mniejsza z tym. Rezultat ocaleni. Pierwsze, moi drodzy, grałem w tą grę kupę razy, ale pierwszy raz mam rezultat ocaleni. Co oznacza ten rezultat? No chyba, że po prostu rzutem na taśmę wygrałem. Pewnie o to chodzi. Tym niemniej, zachodni Mnet ogarnięty, plus 20 do dowodzenia, plus 10% do zasobów. Eomer, ilu zabił w tej misji? 7. Mhm. Ale żaden batalion tu nie pokazał klasy, no bo wiadomo, że wszyscy na początku zginęli. Moi drodzy, udało się. Jest rezultat? Jest. Obroniono zachodni Enmet. Pięknie. The captured hobbits are in grave danger and many miles from friends. Their only hope lies with the brave warriors of Rohan. Okej, moi drodzy, czyli tu mamy po raz kolejny predefiniowaną misję, czyli musimy udać się na skraj Fangornu. Drużyna Merry i Pippin, czyli ci porwani z Amonhen. Jedna, moi drodzy, ja sobie oczywiście zrobię zapis. Oczywiście dobro 4. Ale, moi drodzy, no tak rzutem na taśmę, no fajnie. Przynajmniej będzie ciekawie na let's playu. Tym niemniej, no fajnie, że się udało dwie mapki ogarnąć w odcinku. Mówię, a mam wyszkolone wojsko, trudno, najwyżej je stracę, a dwie mapki ogarnę. I moi drodzy, no kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Oczywiście pewnie będzie mi się to czkawką odbijać w następnej misji, kiedy będę musiał całą armię odbudowywać. Tym niemniej, moi drodzy, skraj Fangornu i pomoc dla Merego i Pipina po prostu będziemy sobie ogarniać w odcinku następnym. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek był może nie tyle co ciekawy, ale taki z takim fajnym smaczkiem na końcu. Mam nadzieję, że to przypadło wam po prostu do gustu. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!